Steven Seagal i Keenan Ivory Wayans w filmie Nieuchwytny. W pozostałych rolach muzyka zdjęcia scenariusz reżyseria cześć, Kandon. Tu jest protokół. Uważaj, żebyś się nie udławił. To miało być dowcip? Jedzenie w pracy jest źle widziane. Porad duchowych udziela się gdzie indziej. Jestem porucznik Cole, przydzielony do tej sprawy. Mam zapoznać się z aktami. Nie sądziłem, że przyjedziesz tak szybko. Jesteś z Nowego Jorku? To nie jest Nowy Jork. Tu się pracuje w zespole. Dla mnie najważniejszy jest rezultat. Nieważne, pod czyją firmą działam. W porządku. O to chodzi. Nazywamy tego typa rodzinny. Wymordował 6 rodzin w 8 miesięcy. To zabójstwo rytualne. Czy coś łączy te ofiary? Wszyscy byli katolikami. Stąd to krzyżowanie. Są dwie nowe ofiary. Nowe morderstwo. Masz szczęście. Chodźmy. Są pewne różnice. Pierwszy raz w motelu, dotąd mordował w domach. Zwykle można ich zidentyfikować. Poza tym ten sam sposób działania. Jest coś jeszcze. I tym się to różni. Jesteś żonaty? Tego właśnie nie znoszę u nowych partnerów. Uważania w sprawy osobiste. Nie chcę o tym gadać. W porządku. Nie ma sprawy. Więc jesteś żonaty? Nie, każdy żonaty gliniarz ma żonę, która nie chce z nim spać, dwójkę dzieci, którego nie słuchają i psa, który nie chce aportować. W szkole świętego Edmunda jakiś osobnik wziął zakładników. Możliwość samobójstwa. Jesteśmy w pobliżu. Co robisz? To tu niedaleko. To samobójstwo. My nie od tego. Jeśli chce skakać z dachu, to jego sprawa. Jakby nie patrzeć, śmierć to śmierć.
Trzeba mieć litość dla umarłych i tych, co mają umrzeć. Dobrze, jadę. Nazywa się Deverell. Ma broń. Trzyma całą klasę. Ładnie. Czego chce? Nie wiem. Dziewczyna go rzuciła. On ją też tam trzyma. Miał już kiedyś kłopoty? Siedział za narkotyki. Był leczony psychicznie. Chyba niezbyt skutecznie. Proszę ich uspokoić i zatrzymać. To nie nasza specjalność. Zakochany szczeniak. Dobrze uzbrojony szczeniak. To robota dla brygady specjalnej. Możliwe. Zdobądź mi 2 telefony komórkowe. Daj spokój, mogą ci zrobić krzywdę. Zamknij się! Nie mam nastroju. Opuść broń. Zamknij się! Johnny, przestań, proszę. Johnny? Detektyw Cole, policja Los Angeles. Jestem tu, żeby ci pomóc. Chcę z tobą porozmawiać, zanim brygada specjalna się tu zjawi, bo ci nie rozmawiają. Nie zrobię ci krzywdy. Podejdź do okna i spójrz na mnie. Nie jestem uzbrojony. Nie ruszać się! No podejdź. Spójrz na mnie. Przykro mi, Johnny. Odłóż broń. Nie chcę cię zastrzelić, a ty nie chcesz umrzeć. Dlaczego nie? Rzuć broń. No już. Co brałeś? Nie mów tak do mnie, jakbyś mnie znał. Masz rację, nie znam cię. Odkładam pistolet. Zaczynamy w ten sposób. O co ci chodzi? Nie zrozumiesz. Nie mogę z nim wracać. Nie chcę. Z kim? Nie zrozumiesz. Nie mogę z nim wracać. Z kim? Nie zrozumiesz. Nie chcę. Kocham cię, Johnny. Ja też cię kocham. Ja też cię kocham. Nienawidzę tej roboty. Teraz rozumiesz? Brygada specjalna by go zabiła. To jakaś partyzantka. O nie, to nie Nowy Jork. Frank Deverell. To typowe. Z bogatymi dzieciakami są największe kłopoty. Gdzie może być detektyw Cole? Tam. Detektyw Cole? Tak. Dziękuję panu najserdeczniej za uratowanie mojego pasierba. Robi pan wrażenie człowieka szczerego i bardzo doceniam pańskie słowa. To miło z pańskiej strony. Gdyby pan kiedyś czegoś potrzebował, może pan na mnie liczyć. Zgłoszę się na pewno. Chodźmy. Ładne wdzianko. Detektywie Cole, mogę na chwilkę? Jestem zajęty. Będę się streszczał. Pan Deverell prosił, bym z panem pomówił o jego pasierbie. Ale o czym? Pańskie zeznanie bardzo by pomogło w orzeczeniu o jego czasowej niepoczytalności. To może być problem, gdyż nie sądzę, by to miało miejsce, a poza tym muszę opisać to, co się naprawdę wydarzyło. Niech pan posłucha.
Johnny ma za sobą ciężki okres. Teraz potrzebny mu lekarz, a nie więzienie. Pan Deverell, jak pan wie, jest bardzo ważną osobą i może pomóc lub utrudnić karierę. A kim pan jest dla niego? Zapewniam mu bezpieczeństwo. Sądziłem, że jest pan adwokatem, więc niech pan przekaże ode mnie swojemu pieprzonemu szefowi, że nikt nie będzie mnie tu straszyć. Rozumiem. Zakomunikuję mu to. A teraz niech się pan wynosi i nigdy więcej tu nie wraca. Ofiara z motelu miała problemy. Może chcecie o tym wiedzieć. Oprócz zastrzelenia i ukrzyżowania, może miała zły dzień. Umarłaby za parę miesięcy. Na co? By była poważnie zaawansowana osteosarkoma. Niech pan to przetłumaczy na ludzki język. Rzadka forma nowotworu kostnego bardzo rozwiniętego w jej ciele. Co to powoduje? Co to powoduje? Że te badania mogą potrwać dosyć długo. Co wiemy z odcisków palców? Nic. Ona chyba nie jest stąd. Też tak myślę. Chyba nawet nie jest Amerykanką. Może być Rosjanką. Ale ja myślałem, że to on żartuje. Włosy, kości policzkowe, rysy twarzy. To chyba kobieta z Gruzji. Możesz ocenić to na oko? Do tego jest z poznaku wodnika i lubi muzykę. Kto wie? Duch opuścił ciało. To, co tu mamy, to pęknięte naczynie. Jeszcze jakieś szczegóły dotyczące ciała? Ma ładne cycki. A dokładnie mówiąc, zbyt ładne. Sprawdź numery seryjne. Detektyw Cole nie chce współpracować. Z nowymi gliniarzami tak bywa. Trzeba ich uczyć, jak mają działać. Więc dam mu lekcję. Nie. Niech to zrobią Rosjanie. Niech sobie raz zarobią. Poza tym, wszystko idzie dobrze? Jak w zegarku. Żadnych przecieków? Żadnych, dopóki nikt nie puści farby. Nie puści. Mają dobry przykład. Dlaczego tu przyjechałeś? Mało masz psychopatów w Nowym Jorku? Nie zgadzałem się z szefem. Poza tym moja była żona przeniosła się tu z dziećmi. Nie, tak dobrze się nie znamy. To tylko herbata, róg jelenia. Ma dobry wpływ na męskość. Ja nie mam z tym problemów, ale się napiję. Mój ulubiony film. Ja jestem czarny i nie mam pojęcia, co mówisz. Mówi, że kiedy go ogląda, zawsze płacze. To taki film do płaczu. Mnie tam mało co wzrusza. Film raczej nie. Musiałoby być coś wyjątkowego. Czasami trzeba płakać, to oczyszcza duszę. Weź to pod uwagę. Ja do tego używam otrębu. Tu ich nie znajdziesz. Cholera. Mam uczulenie na kadzidło. Karaluchy na sprzedaż? Mógłbym nieźle zarobić, nie wychodząc z domu.
Weź trochę tego pod język. To świetne na uczulenia. Strasznie gorzkie. Nie powinno być gorzkie. Co to? Proszek z prącia jelenia. Zabawne. Cholernie zabawne. Do diabła. Czuję się zgwałcony. Co znaczą te paciorki? Te tutaj? To mala, tybetański różaniec. Po co go nosisz? To uspokaja i oczyszcza myśli. To samo daje mi whisky. Różne drogi prowadzą do tego samego celu. Ale ja nie noszę naszej butelki. I słusznie, bo straciłbyś pracę. Rodem do 4 King 63. Jest ktoś, kto ma informacje o rodzinnym. Przekażę je tylko wam. Czeka przy południowym doku. Tu 4 King 63. Jedziemy. Widzisz? Włamanie do samochodu. Jedziemy na spotkanie, nie ma czasu. Ale jesteśmy policjantami. Nie jesteś latającym Supermanem, więc nie przesadzaj. Policja, nie ruszać się. Wiecie, co mnie wkurza? Kiedy widzę taką bandę sukinsynów jak wy. Ręce na samochodzie, zanim będzie za późno. Odpieprz się, prosiaku. Powiedział odpieprz się? Jestem zdziwiony. Mamy odznaki, mamy broń, a wy macie śrubokręt. Chcecie walczyć z tym śrubokrętem? A prosiak? To wyszło z mody. Chyba nie jesteście stąd, z jakiegoś innego kraju. Rzućcie broń. Proszę. To jest sprawa policji, was nie dotyczy. Rzućcie broń. Trzeba było od razu ostro. Nie mogę walczyć. Jak to nie możesz? I tutaj mi to mówisz? Na kolana. Szybko. Podobasz mi się, to dobrze. Jak to? Tak bez kolacji i kina? Kolega chciał ostro, a ty jak chcesz? On woli muzykę country, ja rock and rolla. Co to znaczy? Takie powiedzonko. Czego chcecie? Zabić cię. Dlaczego? Bo za to dobrze mi płacą. A jeśli ja zapłacę podwójnie? Jesteś facet z jajami, ale forsy nie masz. Mam parę tysięcy. Sięgnę wolno do tylnej kieszeni po portfel. Mam sporo gotówki. Możecie też wziąć kartę kredytową. To jest rock and roll. Mówiłeś coś, że nie umiesz walczyć. Że nie mogę, to sprzeczne z moją religią. Coś takiego. Jestem buddystą. Jesteś kapłanem kung fu. Kto cię przysłał? Rosyjska mafia. Daj, ja spróbuję. Gadasz po rosyjsku trochę? Mów, ścierwo, bo cię zabiję. Piękny rosyjski. Czarnorosyjski. Przeczytaj mu jego prawa, mimo że jest trochę przygłuszony. On je zna.
Kapitanie, ten gość jest jakiś dziwny. W każdym gliniarzu coś siedzi. Nie, żebym miał jakieś odchyłki. Ale on mówi po chińsku i ubiera się jak mnich. Załatwił wczoraj tych ruskich jak Bruce Lee, tylko lepiej. A kartą kredytową ciął tak jak nożem. Gdzie to uczą czegoś takiego? Może w wojsku? Chcesz, żebym go wypytywał? Nie przychodź do mnie z takimi głupstwami. I pracuj z nim dalej. Pracuj z nim dalej. Co ty na to? Kara i oczyszczenie. On wierzy, że im pomaga, czyniąc z nich męczenników. Nie osiągając jednak satysfakcji, działa coraz śmielej, aż w końcu wpadnie lub zginie. Nie dostaje też rozkazów od szatana. Wierzy, że słucha Jezusa. Robisz postępy? Task Force Campbell. Yeah. All right. Two more bodies. Znowu dwa trupy. Nie pędź tak. W porządku, niedługo wracamy. Zabierzcie go stąd. Andrew Dunleavy, psychiatra, i jego żona Ellen. Dwójki dzieci nie znaleźliśmy. Roden, przestań. Jack, nic ci nie jest? Jim, masz chwilę? Uważaj, on chce pożyczyć od ciebie forsę. Co to? Odciski palców na ciele tej kobiety. Wspaniale. Zaraz opracujemy. To już załatwione. To odciski Cole'a. Twój brat nadal jest w CIA? Tak. Powiedz mu, żeby zebrał wszystko na temat Cole'a. Dyskretnie. Dobra. Przeszukamy okolice, przepytamy sąsiadów, zbadamy wszelkie związki pomiędzy ofiarami. Gdzie kupowali, gdzie naprawiali samochody, nawet najdrobniejsze szczegóły. Wybierz mi z tego stosu zdjęć te z krwawymi rysunkami na ścianach i wyślij je do zakładów psychiatrycznych i więzień w Stanach. Myślisz, że był leczony?
Nie wiem, ale ta sprawa jest tak szczególna, że niczego nie wolno zaniedbać. Więc wszyscy wiedzą, co mają robić. Nie, rozumiem. Będę jak najszybciej. Wcześnie wróciłeś. Co się dzieje? Mam nową pacjentkę. Mówią, że długo nie pożyje, więc... Coś nie tak? Jest kolejne morderstwo. Ten sam facet? Tak. Zabił Ellen i jej męża. Co takiego? Muszę powiedzieć moim dzieciom, że ich matka nie żyje. To było wymierzone we mnie. Proszę powiedzieć panu Smithowi, że pan Jones chce się z nim skontaktować. Jak najprędzej. To może być problem. Mów, synu, jasno i wyraźnie. Pan Jones chce się z panem widzieć. Naprawdę? Co mu zabrało tyle czasu? Co mam robić? Zignoruj go. Nie będzie już nam stwarzał problemów. Mamy ważniejsze sprawy. Jak pan sobie życzy. Dziesięć sposobów spędzenia weekendu. To wszystko, co mamy około. Zobaczymy. Wydział zabójstw, dowódca brygady specjalnej w sprawie DeMarco. Sporo odznaczeń, dobry gliniarz. Wytropił tego mordercę, zastrzelił na dachu i został oskarżony o działanie bez sankcji. Dwie kawy z dodatkowym cukrem. Dla mnie nie, więc obie dla mnie. Coś poza tym? Ze służby wojskowej nic. Prawie nic przed pracą w policji. Skąd się wziął, nie wiadomo. Więc to wszystko? Jedno wiemy na pewno. Żona Dunleavy'ego była przedtem jego żoną. Jest wiele miejsca w domu ojca mojego. Czy gdyby tak nie było, mówiłbym wam, że idę przygotować miejsce dla was? Tomasz powiada, panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jezus na to, jam jest drogą, prawdą i żywotem. Nikt beze mnie nie trafi do Ojca. Nie mówiłeś, że to twoja była żona. Odsunęliby mnie od sprawy. Nie mogłeś powiedzieć. No, nie powiedziałem. Znamy już tę parę z motelu. Eugeniusz i Sonia Roslov. Rosjanie.
Tak jak mówiłeś. Jakieś związki z innymi? Nie. Nie byli nawet katolikami. Ta teoria tu nie gra. Tu nic nie ma. To wszystko, co wiemy o tobie. Twoją przeszłość okrywa mgła. Na razie jej nie rozproszę. Wyjaśnij więc chociaż to. Twoje odciski palców w jej domu. To moja była żona. Woziłem do niej dzieci. Odciski są na jej ciele. Celowa robota. Co ty mi tu będziesz mawiać? To po prostu śmieszne. Nie zawsze byłem gliniarzem. Tylko tyle ci powiem. Jesteś wyjątkowo tajemniczy. Nikt nie zna twojej przeszłości, a do tego jeden z dowodów wskazuje na ciebie. Czy to cię nie niepokoi? Raczej nie. A mnie zdecydowanie tak. Lentos? Niestety nieczynne. Nie, nie, mamy prywatny lunch. Nic nie poradzę. Dzisiaj nieczynne, jutro tak. Bardzo proszę. Chwileczkę. Czy pan jest ślepy, dziś nieczynne? Za dużo gadasz. Tak, proszę, jest wolny stolik. Nie do wiary. Co pan tu robi? Musi pan natychmiast wyjść. Nie dzwoni pan, nie pisze. Co się dzieje? Nie odbiera pan moich telefonów. Przepraszam, senatorze. Może byśmy jednak wyszli i pogadali na zewnątrz. Co pan na to? Chodźmy. Jak już mówiłem, senatorze, to może być coś poważnego. Jack Cohn. Kopelat. Nadal tak się nazywasz? Na razie tak. Mogę cię czymś poczęstować? Tu jest świetne jedzenie. Daj spokój. Muszę mieć nazwiska zawodowych zabójców. Czyżbyś ty miał problem nie do rozwiązania? Chodzi o seryjne morderstwa. Słyszałeś o nich? Tak. Paskudna sprawa. Tak mi przykro z powodu Ellen. Wspaniała kobieta. Dwa ostatnie morderstwa to robota zawodowca. Nie tego seryjnego. I przypuszczam, że wiesz, kto nim jest. Niech zgadnę. Odkryli twoją pokrętną przeszłość i podejrzewają teraz ciebie. Nie całkiem tak. Nie wiedzą o mnie wszystkiego, ale ja wiem, że ty wiesz. Zdajesz więc sobie sprawę z tego, co mogę ci zrobić, jeśli będę musiał. O tak. Tak, wiem. Kogo konkretnie szukasz? Odnoszę wrażenie, że to jakiś wolny strzelec. Ukrywa się za tym seryjnym mordercą. Lubi kaliber 22 i strzały w głowę. Zadaje ofierze mylące rany już po morderstwie i bardzo zręcznie zaciera wszelkie ślady. Będę mieć oczy i uszy otwarte. To mi nie wystarczy. Rzecz w tym, że jestem teraz bardzo zajęty przed kongresem. Dręczą nas ciągle, próbując dociekać, skąd bierzemy fundusze na naszą działalność. Ale dla ciebie zrobię, co tylko będę mógł. Przez wzgląd na dawne czasy. Miło było cię zobaczyć. Cześć, staruszku. If
Jeśli jeszcze raz spróbujesz, to cię zabiję i nie pomoże ci żadne chińskie lekarstwo. Nie lekceważ chińskich leków. Mam w kieszeni coś, co usunie twój siniec z twarzy. Jaki siniec? Ten. Zapłacisz za parking? Tu Lentos? Nie, nic z tego. Nieczynne z powodu remontu. 2 miesiące. Dziękuję. Nazywam się Melanie Sanders. Chyba wiem, kogo szukacie. Przepraszam, że nie dzwoniłam wcześniej, ale niecodziennie czytam moją pocztę. Jest tego tyle, że mnie już nudzi. 2 razy w tygodniu uczę w więzieniu malarstwa. Jest pan przeziębiony? Mam uczulenie. Mogę jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Mam penis jelenia. To takie chińskie lekarstwo. Bierze się je pod... Ale mówiła pani... Rysunki, które pan przysłał, coś mi mówią. Zwłaszcza aureole. Kiedy zobaczyłam ukrzyżowanie Tycjana, wszystko stało się jasne. To mój ulubiony uczeń. Bo widzi pan, moje podejście do nich polega na tym, żeby ich odważyć do uzewnętrznienia się, do pełniejszego wyrażania myśli i uczuć. To kwestia... Przepraszam, przejdźmy do chwili obecnej. Jak on się nazywa? Christopher Maynard. Francis, co się dzieje? Nic nie wiesz? Nie. Mamy namiary na zabójcę. Dzięki za wiadomość. Sądziłem, że Campbell ci powiedział. Z informacją, proszę. Czy jest jakiś kościół katolicki w pobliżu Barrow Street 929?
Wybacz mi, ojcze, bo bardzo zgrzeszyłem. Ja mam przeczucie, że dziś umrę. Christopher? Nic z tego nie będzie. Tu w kościele nie możesz zabić księdza. Nie chcę, żebyś zabijał ludzi. Ja też nie chcę. Mogę porozmawiać z księdzem? Pozwolisz mi, żebym z nim porozmawiał? Wiem, że nie chcesz go zabić. Proszę księdza, proszę tu podejść. Proszę wyjść. Szukają mnie? Tak. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Po prostu zgadłem. To blisko twojego domu. Jesteś nowym gliniarzem? Tak. A skąd wiesz? Taki mój zawód. Muszę być na bieżąco. Więc wiesz, zabiłeś moją byłą żonę, prawda? Nawet jej nie tknąłem. Naprawdę? Zabijam tylko tych, których mi każą zabić. Roslowów? Dunleavy'ch? Zabiłeś ich? Ich oszczędziłem. Kto inny to zrobił? Kto to był? Za dużo tu cierpienia. Słuchaj. Stój. Słuchaj. Wybacz mi, ojcze, bo bardzo zgrzeszyłem. Spowiadałem się pół roku temu. Proszę. Pomożesz mi. Nie mogę. Jestem w piekle. Jestem w piekle. Zrób to zaraz, albo ja zabiję ciebie. Nie wierzysz? Raz. Dwa. Nie zmuszaj mnie. Proszę. Trzy. Pistolet Maynarda, zabezpiecz go. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie było innego wyjścia. A tak chciałem tego uniknąć. Przetrząsnęliśmy jego dom. Był tam drut kolczasty, różne gwoździe. To był ten facet. A ty co tu robisz? Po prostu liczyłem trochę na to, że spotkam go w kościele. I przyjechałeś go zabić. Nie, to on chciał mnie zabić. Nie miałem wyjścia. Nie miałeś wyjścia. Ksiądz mi powiedział, że kazałeś mu wyjść i że on był spokojny. A jak było naprawdę? Tak jak z tym DeMarco w Nowym Jorku. Zjawiasz się sam i podejrzany nie żyje. Kapitanie, zamknij się. Nie chcę tu żadnych wolnych strzelców. Jutro rano ty i ty zgłosicie się do Wydziału Spraw Wewnętrznych. Trzeba poczekać. Posłaliśmy po poligraf. Co mu powiedziałeś? Wszystko, o odciskach palców, o twojej zamazanej przeszłości. Wszystko, nie dałeś mi żadnego wyboru. I tacy są przyjaciele. Zadam panu dwa pytania dla ustalenia linii bazowej. Proszę na oba odpowiedzieć tak. Pan jest detektyw Jack Cole? Tak. Czy wspinał się pan na Mount Everest? Tak. Okay, let's begin. W porządku, zaczynajmy.
Pracuje pan w policji od 7 lat? Tak. Wie pan, skąd pańskie odciski palców znalazły się w miejscu przestępstwa? Nie. Czy odmawia pan wyjaśnień w tej sprawie? Nie. Czy zastrzelił pan Maynarda? Tak. Czy to było w obronie własnej? Tak. Czy zabił pan swoją byłą żonę? Nie. Czy pan kiedyś zabił człowieka? Tak. Czy zabił pan kogoś poza pracą w policji? To nie ma chyba związku z tą sprawą. Odpowiedź jest tylko tak lub nie. Czyżby? Oto moja odpowiedź. Nie wykręcaj się, Jack. No i? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wszystko wydaje się prawdziwe. Czy ktoś może przechytrzyć te maszyny? Owszem, jeśli całkowicie panuje nad sobą. Ale ja nikogo takiego nie znam. I co ja mam z tobą zrobić? Wyłgałeś się maszynie. Zrobiłeś z nas palantów w oczach twoich wielbicieli. Jakich wielbicieli? Mam ich tylu. Na przykład Franka Deverella. Opowiada o tobie. Komu? Prokuratorowi? Jak nie powinieneś był postąpić z jego synem i o tej defenestracji? Czy to ten facet, który mi dziękował za uratowanie syna? Ten sam. Ci z wewnętrznego wzięli nas obu pod lupę. Muszę cię zawiesić, dopóki z tego nie wyjdziemy. Tak. Ale wiesz, że uważam się za pokrzywdzonego. Nie wygłupiaj się. Nikt już w to nie wierzy. Jesteś oficjalnie podejrzany o popełnienie morderstwa na swojej byłej żonie i jej mężu. Oddaj legitymację i odznakę. Ci z wewnętrznego przyjdą po ciebie. Do którego sikałeś? Chciał pan mnie widzieć? Maynard był 2 tygodnie w Nowym Jorku ze swoją grupą kościelną. Sprawdzone co do minuty. Nie mógł popełnić tych 2 morderstw. Cole? A jak myślisz? Mieli sporo dzieci. Jego była żona nie chciała go widywać. Słuchaj, przyszedł do Wydziału Zabójstw w Nowym Jorku i 2 miesiące potem zaczęły się morderstwa tego DeMarco. Przeszedł do nas i równo 2 miesiące potem zaczął mordować ten rodzinny. Może sprawdzimy, co on na to. Czyś ty zgłupiał? Sam powiedziałeś, że on jest jakiś dziwny. Niech już się nim zajmują ci, co powinni. I trzymaj się od niego z daleka. Słownik angielsko-rosyjski.
Czyżbym coś przegapił? Cola. Co on tam robił? Nie szukał niczego szczególnego, nie ma obawy. Przeszukał tylko pół domu, a tam nie ma nic, co dotyczy tej Roslyn. Całe szczęście. Dla ciebie. Już dawno miałeś oczyścić dom. Nie sądzę, żeby to do mnie należało. Gdzie ona jest? Nie mogę jej znaleźć. Wyjechała. Ten list przyszedł już po pańskim wyjeździe. Nie mogę jechać z tobą, ani się z tobą spotykać. Wierz mi, że cię kocham. Niech cię Bóg błogosławi. Co ci jest? Co tu robisz? Mam sprawę. Co ty, płaczesz? Nie, czasami łzy mi lecą, kiedy ziewam. Łzy ci lecą? Czego chcesz? Pozwól, że ci... W porządku, o co chodzi? Musimy pogadać. No to chodź. No więc jest ten seryjny morderca, co morduje rodziny, zwany przez nas rodzinnym. Ale tam jest jeszcze ktoś inny, groźniejszy, kto zabija określonych ludzi. No więc zabija tych ludzi i ich rodziny, żeby udawać, że jest właśnie tym rodzinnym i skłonić nas do szukania seryjnego mordercy. Kiedy naprawdę jest ich dwóch, w tym jeden zawodowiec. Skąd wiesz, że to zawodowiec? Wiem, jak taki działa. Znalazłem to w domu Roslowów. Bilet powrotny do Moskwy zapłacony przez firmę Deveren. Myślisz, że on jest to zamieszany? Tak, proszę pana. Sonia Roslow była tłumaczką. Jeśli Deveren robił w Rosji interesy, mógł mieć kogoś takiego. Mogła też być przemytniczką. Czego? Na przykład broni chemicznej. Teraz po upadku muru wszystko jest dostępne. To by też tłumaczyło jej chorobę. Kto handluje tym towarem na czarnym rynku? Rosyjska mafia. To ci faceci, co na nas napadli. Właśnie. Co łączy Dunleavesów z Deverellem? Jeszcze nie wiem, ale dojdziemy do tego. Zabiorą mi odznakę, jeśli wykryją, że z tobą pracuję. Ale mój instynkt podpowiada mi, że masz rację. Ja mu wierzę. Nie wiem jak ty, ale ja idę dalej oglądać film. Dobry ten film? Nigdy nie widziałeś Casablanki? Pytasz, czy widziałem kiedyś Casablankę? Widziałeś? Żartujesz? Ja? Nigdy nie widziałem Casablanki, więc widziałeś czy nie? Chodź. Oczywiście Donald jakoś to przetrzymał. Nie sądziłem, że Cole jest tak blisko sprawy. Myślałem, że lepiej kontrolujesz swoich byłych pracowników. Tego nie można było przewidzieć. Kim on jest? Chyba nie tylko gliniarzem. Był świetnym żołnierzem o West Point. Spotkałem go w Wietnamie. Wziąłem do specjalnej jednostki. Jej zadania miały nazwę program. Załatwiali dla nas różne sprawy. Jakie? Nie pytaj o to, czego naprawdę nie chcesz wiedzieć. Dość na tym, że ci, na których polował, nazywali go nieuchwytnym. Ludzie sądzili, że są sami w dżungli, a tu nagle błysk światła i śmierć. Dlaczego już nie jest z tobą? Usunęli go z programu w 1984. Zbratał się z Azjatami i zaczął działać sam. Znikał na całe miesiące. W końcu wylądował w jakiejś świątyni w Tajlandii. Podobno jakiś kapłan uratował mu życie. Krążą o nim różne opowieści. Które z nich są prawdziwe, nie wiem. Co z nim zrobimy? Załatw go. Trzeba pozbyć się tych, którzy coś wiedzą.
Wszystkich. Johnny nam nie zagraża. Tu się nie zgodzę. Na pewno coś wyśpiewał u psychiatry. Biedny chłopiec za dużo wie. To oczywiste. Johnny zrobi, co mu powiem. Ujmę to inaczej. Czterech ludzi może mi zagrozić. Dwóch gliniarzy, ty i ten chłopak. Z tego trójka musi odejść. Możesz wybrać, kto. Nie, ty to załatwisz. Ja zajmę się Johnnym. A kto Colem i Campbellem? Tymi dwoma zajmie się Donald. Tego się spodziewałem. Chodź. Woda jest w sam raz. Zabierz dzieci na górę. John Cole? Tak, Miller i Russo, Wydział Wewnętrzny. Mamy nakaz aresztowania. Może chce pan coś ze sobą zabrać? Nie, nie trzeba. Możemy iść.
Wyjątkowo chłodna zima. I do tego mokra. Nie tak jak Moskwa, nie? Слишком умный для мертвого человека. Ciebie też dopadli? Nie, kupiłem to wszystko po zamieszkach, więc jedziemy obaj w jednym wózku. Myślisz, że się łamie? Oni zrobią wszystko, żeby nas załatwić. Co to? Czy to nie jest tak zwany róg jelenia? Zostaw to. Oddaj. To bezpłatna próbka. W tym jest sedno sprawy. Odczep się. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie to poruszyło. Może ciebie, mnie nie. Mam wydruki telefoniczne do twojej byłej żony. Ktoś dzwonił tam 6 razy tej nocy, kiedy zginęła. Każde połączenie trwało 10-15 sekund. Masz ten numer? Mogę wziąć te płyty? Chyba jeszcze się nadają. Weź. Czy ty tu jeszcze mieszkasz? Chodźmy. A jeśli tu jest ten nasz facet? Damy sobie radę. Jestem detektyw Cole, a to detektyw Campbell, policja Los Angeles. Mamy kilka pytań w związku z telefonami do doktora Dunleavy. Wyglądacie, jakbyście brali udział w zamieszkach. To on tak wygląda, ja nie. Telefon jest na moje nazwisko, ale należy do córki. My się chyba znamy. Tak. Pan mnie zna. Wypadał pan z moim chłopakiem przez okno. Przez szkolne okno. Ty jesteś dziewczyną młodego Deverella. Chciałbym wiedzieć, od jak dawna znasz doktora Dunleavy'ego? Nie znam żadnego Dunleavy'ego. Dzwoniłaś do niego tej nocy, kiedy zginął. To nie ja dzwoniłam. Mnie psychiatra nie potrzebny. Nie mówiliśmy, że to psychiatra. Znałam go, ale nie dzwoniłam. Więc ciekawe, kto? Johnny dzwonił. Kiedy usiadł za prochy, posłano go do psychiatry. I to był Dunleavy. Posłuchaj.
Zabawa jest skończona. Masz mi w tej chwili powiedzieć, dlaczego Johnny dzwonił z tego pokoju? Bał się dzwonić z domu. Dlaczego? Z powodu ojczyma. Johnny sporo o nim wiedział. Gdzie możemy go znaleźć? Ojczym oddał go do sanatorium Matki Bożej od Aniołów. Myślisz, że Deverell mógłby zabić swojego pasierba? Nie. Racja. Głupie pytanie. Chodźmy. Nic ci nie jest? Nigdy nie było mi lepiej. Musimy pogadać o twoim ojczymie. To drań. Jasne. Tak. A poza tym? Zabiłeś doktora Dunleavy'ego? Chciałem go ostrzec. Przysięgam. Wiemy, wiemy. Już dobrze. Wszystko w porządku. Policja. Dlaczego on to robi? Kazał Donaldowi zabić swoją tłumaczkę, bo wiedziała, że mój ojczym szmugluje jakieś świństwa z Rosji. Ja się o tym dowiedziałem. On się bał, że wygadam doktorowi i dlatego Donald zabił ich oboje, pozorując jedno z tych seryjnych morderstw. Ktoś mu pomagał? Taki jeden nieduży, miał południowy akcent. Smith. Tak, wyższy urzędnik. Co to za jeden? Wkrótce się dowiesz. Siostro, proszę się zająć tym chłopcem i nie zostawiać go samego. To na razie, Joan. Co słychać? Co za miła niespodzianka. Nie wiem, czy wiecie, że w Stanach porwania są zabronione. I my też już tego nie stosujemy. Oszczędź mi tych opowieści i odpowiedz na kilka pytań. Co szmugluje Deverell? Nie wiem, o czym mówisz. Naprawdę? Co ty wyrabiasz do cholery? Deverell zamordował 4 osoby i chce wiedzieć dlaczego. Ty pieprzony czubku. Nie wiem, o co ci chodzi. Ty jesteś policjantem. Ratuj mnie. Dobra. Ale ja nie strzelam tak celnie. Zaczekaj. Chciałem ci pomóc. Możesz mnie zastrzelić, ale w dalszym ciągu nie wiem, o co ci chodzi. Nie, Jack. Owszem, bywały kiedyś między nami spięcia. Mówię ci, że nie wiem. Muszę mieć tę rękę, słyszysz? Wiesz, że to zrobię. I to zaraz. Chwileczkę, poddaję się. A mogłem cię załatwić, Jack.
Tylu jest młodych ludzi chętnych do działania. Ale ci się nie udało. Co robi Deverell? Szmugluje broń chemiczną z Rosji. Ja mu załatwiam kontakty. Pośredniczy rosyjska mafia. Czy któryś z was mógłby wezwać karetkę? A co on robi z tym towarem? Jutro załatwia interes w jednym z hoteli w centrum. Sprzedaje to serbskim wojownikom o wolność. To znaczy terrorystom. Jak się zwał, tak się zwał. Ja nazywam sprawy po imieniu, terrorystom. I ty pracujesz dla rządu. Dlaczego pomagasz Deverellowi? Dlaczego? Po prostu, żeby być bogatym. Masz to wszystko? Mam. Co za szpiegowskie sztuczki. Czego chcesz? Ty i twoi kumple macie zapomnieć, że istnieje. Już to zrobiłem, bo będę musiał cię zabić. Nie chcę. To dobrze. Panowie, nie zapomnijcie o karetce pogotowia. Strzeliłem ci tylko w jedną stopę. Kuśtykaj do szpitala. Można podsumować tak. Skończyła się najbardziej deszczowa zima w historii. Sucho i słonecznie od jutra i tak samo przez najbliższe 5 dni. Deverell szmugluje broń chemiczną z Rosji. Pośredniczy rosyjska mafia. Kto mówi? I co pan na to? Wiem, że ma pan przyjaciół wszędzie, ale nikt z nich nie kiwnie palcem w pańskiej sprawie, kiedy to się wyda. Detektyw Cole, pan jest wytrwały. Muszę to przyznać. Niech pan posłucha. Mam coś dla pana, a pan ma coś dla mnie. Co to takiego? Donald. To pański człowiek, prawda? Słucham dalej. Chcę mieć jego, nie pana. Pan mi go dostarczy z bronią, którą zabijał. Pan weźmie taśmę. Ja będę czysty, pan również pozostanie czysty. I wszyscy będą zadowoleni. Co pan na to? Zgoda. Spotkamy się jutro. Jestem umówiony w hotelu Ovington Arms. W centrum, pokój D14. Godzina 10 odpowiada? Po co te komplikacje? To jest gra. Przypomina mi ona starego perskiego taktyka, który uczył swoich ludzi strategii. Z czasem zaczęto nazywać to szachami. Mamy go zanudzić na śmierć? Młodzi wojownicy wolą otwartą walkę. Starzy czekają, aż przeciwnik wyjawi swoją strategię, żeby móc go wciągnąć w pułapkę. Sun Tzu, sztuka wojenna. Sun Tzu? Dziwny z ciebie facet. Donald, to pański człowiek, prawda? Słucham dalej. Chcę mieć jego, nie pana. Pan mi go dostarczy z bronią, którą zabijał. Pan weźmie taśmę. Ja będę czysty. Pan również pozostanie czysty. I wszyscy będą zadowoleni. Co pan na to? Zgoda. Jesteś załatwiony, gnoju. To nie potrwa długo. Na pewno nie.
Nędzny, ale stylowy. Albo jesteśmy za wcześnie, albo nasi gospodarze się spóźniają. O co chodzi, Donaldzie? To pan mi powie. Pan chce mnie sprzedać Cole'owi. Kiepski pomysł. O czym ty mówisz? Nigdy stąd nie wyjdziesz. Jest akurat odwrotnie. Całkiem jak u Szekspira. Być albo nie być. Idziemy. Czekaj. Nie wiemy, ilu ich tam jest. Mam czekać, aż się wszyscy pozabijają? Tak. Starzy wojownicy są cierpliwi, a młodzi się zabijają. I dlatego my jeszcze żyjemy. Chyba masz rację. Słuchałeś mnie. Mówiłem ci to w barze, prawda? Ale ja nie słuchałem samego siebie. Jestem głupi. Rzucić broń. Policja. Rzuć to. Ty też. Gdzie mieszkasz? Za rogiem. No to zjeżdżaj. I zabierz ze sobą tego drugiego. Afera na Sezamkowej ulicy. Zaraz pojawi się wielki stary ptak. Tutaj. Szybko. Długo nie wytrzymam. Nie patrz na dół. Nie patrz w górę. Trzymaj się. Dobry pomysł. Nigdy bym na to nie wpadł.
Gotów? Na co? Na to. Okno, Jack, okno. Coś mnie uwiera, zwołaj ze mnie. Policja, zaraz się wynosimy. Trafisz sam do holu? Winda zepsuta. Nikt ci nie mówił, że jesteś natrętem? Wszyscy mi to mówią. No to już więcej tego nie usłyszysz. Zajmę się tobą tak, jak twoją byłą żoną. No proszę. Kiedy budzisz się rano i spoglądasz w lustro, cieszysz się pewnie z tego, co widzisz. I to mnie trochę martwi. Dlatego postaram się, żeby już nigdy nie spojrzał w lustro. To, co mnie najbardziej ucieszy, to będzie twoja śmierć. No to pokaż, co umiesz. No i co? Nudzisz mnie. To wszystko, co potrafisz? Jeśli to wszystko, to cię teraz zabiję. Tylko tyle? Postaraj się. Chyba nie będziesz się już budzić w dobrym nastroju. Wyglądasz nie najlepiej, ale może przeżyję. Powinienem cię przeprosić. Byłoby miło. Ale tego nie zrobię. Będę ci to winny. Daj znać mojej żonie, że żyję. Załatwione. Trzymaj się.
Nie gadajmy do siebie przez parę dni. Coś ci powiedziałem? Nie, ale od początku naszego partnerstwa byłem bity, kopany, podpalany, strzelano do mnie, wyrzucano przez okno, moje mieszkanie w ruinie. Faktycznie jestem bezdomny. Nic dobrego mnie z tobą nie spotkało. Ale próbowałeś proszku z penisa jelenia. Nie dzwoń do mnie, nie wysyłaj mi faksów. Gdyby jakiś ptak usiadł na moim oknie z wiadomością od ciebie, przepędzę go. Nie przysyłaj mi kwiatów. Zapomnij, że mnie znasz.